Mała wieś nad Jabłońcem na równinie Świdnickiej. Leży na wysokości około 220 metrów za południową granicą Świdnicy pomiędzy szosą do Żarowa i linią kolejową do Jaworzyny Śląskiej. Dociera tu tylko droga od szosy. Osada składa się praktycznie z zabudowań dawnych folwarków i niewielu domów na północ od nich. Otoczenie jest malownicze, ponieważ wzdłuż Jabłońca do Sulisławic ciągnie się dawny park krajobrazowy. Czy Państwo wiedzą, o jakim miejscu mowa? Stąd roztacza się panorama miasta na tle gór i widoku masywu ślęży. Południowa część areału wsi została włączona w obręb Świdnicy i powstało tam duże osiedle. Tak, to Zawiszów. A skąd się wzięła nazwa osady? Na ten temat do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. Istnieje na ten temat całe mnóstwo dywagacji. Już Niemcy w XVIII wieku twierdzili, że nazwa miejscowości pochodzi od polskiego słowa żaby, dlatego że miejscowość była położona w Dolinie Jabłońca, na terenie podmokłym. W związku z tym mogło być tutaj bardzo dużo żab. Niemiecka forma nazwy tej miejscowości to Zebischdorf, czyli wieś Zebiszów. Pasowałoby to idealnie, jeżeli przyjąć, że nazwisko Zebisz, jak twierdzą niektórzy niemieccy autorzy, pochodzi od nazwiska Zawiszy, no to dzisiejsza nazwa Zawiszów idealnie pasuje do tego miejsca. Miejscowość Zawiszów została wspomniana po raz pierwszy w źródłach w 1308 roku. Interesujące, że była to osada słowiańska, a nie niemiecka, bo wiele wiosek w okolicy Świdnicy powstało na surowym pniu jako wioski niemieckie. Natomiast Zawiszów jest wioską słowiańską, którą dopiero w późniejszym czasie zniemczono. I początkowo należała do hrabiów z Wierzbnej, których teren sięgał aż do dzisiejszej Świdnicy, do ulicy Franciszkańskiej. Takie wioski jak Zawiszów, jak Sulisławice, jak Wierzbna, jak Żarów, Bożanów. Cały ten obszar wchodził w skład tych potężnych dóbr. Majątek ten nie był duży. Składał się zaledwie z 10 łanów. 10 łanów w przeliczeniu na naszą obecną miarę długości to jest około 250, czy też miarę powierzchni to jest około 250 hektarów, także nie jest to majątek duży w porównaniu do innych wiosek. Zawiszów był wioską małą. Co ciekawe, zachował swą formę wioski w miarę rozsypanej, a nieregularnej, co wyraźnie jeszcze w topografii wskazuje, że jest to wioska typowo słowiańska. Jeśli chodzi o historię tej wioski, to w zasadzie tylko kilka rodzin tutaj mieszkało. Najpierw rodzina świdnicka von Döring, potem też rodzina świdnicka von Sachenkirch, i kilka rodów jeszcze szlacheckich, które pochodziły z okolicy, m.in. rodzina von Mülheim, która w XV wieku posiadała ten majątek. W 1480 roku zakupiła tą miejscowość świdnicka rodzina patrycjuszowska, m.in. właściciele domu Rynek 10 w Świdnicy, rodzina Kobersbergów. I następnie sprzedała ją patrycjuszowskiej rodzinie z Wrocławia, rodzinie von Popelau. Ta rodzina w 1539 roku, niejaka Rosina von Popelau, pochodząca z tej rodziny, sprzedała wieś miastu Świdnicy. I od tego momentu Zawiszów był częścią miasta Świdnicy. Należał do skarbu miejskiego Świdnicy, stąd pobierano podatki, które szły na teren miasta. Ludzie należący do tej wioski należeli do parafii Wierzbnej w czasach średniowiecza. W czasach reformacji należeli do kościoła farnego w Świdnicy, świętego Stanisława i Wacława, i od tego momentu następuje podział. Katolicy w momencie, gdy doszło tutaj do kontrreformacji w XVII wieku, chodzą do kościoła w Wierzbnej, natomiast ewangelicy chodzą do kościoła w pokoju w Świdnicy. I taki stan trwał do 1945 roku. Miejscowość ta posiadała bardzo krótko swoich własnych właścicieli. Przy pałacu, przy którym się znajdujemy, mieszkało zaledwie kilka rodzin. Było to allodium, czyli był to majątek rycerski, na prawach rycerskich, zwolniony od płacenia czynszu na rzecz księcia. I teraz ciekawostka dotycząca tego budynku, opatrzonego tym wspaniałym herbem, który nawiązuje
do średniowiecza, aczkolwiek ten herb powstał dopiero w wieku XVIII, do rodziny, która wywodziła się z tej miejscowości, rodziny von Saulz, i przedstawia kroczącego jelenia. Otóż w tym budynku znajdowała się kaplica, należąca do kościoła, podlegająca w zasadzie parafii wierzbnej. I ludzie, którzy tutaj mieszkali, raz w roku tylko uczestniczyli w tej kaplicy w nabożeństwie. Było to akurat w święto Wniebowzięcia Matki Bożej. W pozostałe niedziele i święta musieli chodzić pieszo, czy też jeździć konno do wierzbnej, która stąd jest odległa jakieś 7 kilometrów. W XIX wieku majątek ten należał do rodziny Barczów, którzy pochowani są przy Kościele Pokoju w Świdnicy. Leży tu pochowana Johanna Helena Barcz z domu Scholz, która zmarła w 1868 roku, i Karl Friedrich Barcz w Zawiszowie, który zmarł w 1864 roku, 4 lata przed nią. Wyraźnie na nagrobku zostało wspomniane, że był to właściciel dobra lennego w Zawiszowie i że był to właściciel fabryki tamtejszej, czyli cukrowni w Zawiszowie. Na terenie folwarku w Zawiszowie dawnego dobra lennego niewiele się zachowało z zabudowań. Zachował się m.in. spichlerz, to jest ten budynek z tyłu, z wyraźnymi spichrzami na poddaszu. Natomiast na górnym piętrze mieszkali dawniej ludzie, którzy mieszkali i pracowali w folwarku. Nie byli właścicielami ziemi, tylko byli zobowiązani do pracy na terenie folwarku. Stały tu kiedyś stajnie, stodoły, chleby. Podobnie to wyglądało jak w innych majątkach ziemskich w okolicy Świdnicy. Zasadnicza część wioski Zawiszów znajduje się w odległości kilkuset metrów od zabudowań dawnego pałacu i folwarku. I właśnie ta część, w której mieszkali ludzie, to było miejsce zarówno ich zamieszkania, jak i pracy. Tam pracowali w zabudowaniach gospodarczych, które najpierw służyły jako spichlerze, jako stajnie, jako obory. Natomiast w wieku XIX, w czasie kiedy Zawiszów należał już całkowicie do miasta, przedsiębiorca ze Świdnicy, niejaki Barcz, założył cukrownię. Z pewnością niewielu mieszkańców tej wsi wie, że ich miejsce zamieszkania ma tak ciekawą historię i jeżeli podana jest w tak przystępny sposób, opowiedziana z wielką pasją, to czyż nie można jej pokochać, nawet gdy odwracaliśmy się w przeszłości od historii z niechęcią? Powróćmy więc do cukrowni i jej burzliwych dziejów. Cukrownia ta nie była dużą, jednakże posiadała połączenie kolejowe z trasą Świdnica-Jaworzyna Śląska. Od nasypu kolejowego biegnącego za wioską odchodziła bocznica, która na mapach jest jeszcze widoczna, XIX i XX-wiecznych mapach. Natomiast nie ma jej widocznej już obecnie w terenie. Teren ten został zaorany i został przekształcony w pola. Sama cukrownia powstała w miejscu, w którym wcześniej istniał browar należący do miasta i przez pewien czas należał do wspólnoty browarnianej. Sprowadzano piwowara z innej miejscowości, wynajmowano go i ten człowiek ważył na potrzeby tej wspólnoty piwo, które później było sprzedawane i szynkowane w lokalach należących właśnie do tej wspólnoty. Większość cukrowni tych dawniej istniejących została zlikwidowana. Natomiast ta przetrwała do roku 1945. Na przełomie XIX i XX wieku posiadał ją właściciel cukrowni w Przemnie, dr Richard Gross. I ona działała praktycznie do maja 1945 roku, ta tutaj w Zawiszowie. Ciekawostką jest to, że wyzwalająca wówczas tereny Śląska Armia Czerwona, Sowieci, dostali się do tej cukrowni, zajął ją jeden z oddziałów sowieckich. I mimo tego, iż powołano do życia polskie władze i powiatowe, i miejskie w 1945 roku, które zamierzały ten obiekt przejąć, łącznie z magazynami cukru, które tutaj również w tej miejscowości się znajdowały, Rosjanie nie dopuszczali nikogo do tego cukru, wykorzystując go przy produkcji bimbru, znanego wśród Rosjan.
nie dopuszczali tutaj nawet żandarmerii rosyjskiej, która próbowała ich stąd wykurzyć, no to jest oczywiste, i zająć ten budynek. Aż dopiero w 1946 roku udało się przejąć ten majątek z rąk sowieckich. I dopiero od tego momentu działała tutaj jeszcze przez pewien czas cukrownia, później ją całkowicie zlikwidowano i na obszarze cukrowni założono PGR, który działał już w zupełnie innym kierunku. Jeśli chodzi o historię tej wioski, to mamy dwa wydarzenia, które no, można przypisać nawet historii powszechnej, mianowicie oblężenie twierdzy Świdnickiej. Świdnica w XVIII wieku była potężną twierdzą, którą w 1762 roku oblegali Prusacy i właśnie z tego miejsca, z tyłu za pałacem, rozpoczęli kopanie transzei, rowów, za pomocą którymi mogli dostać się pod same mury miasta Świdnicy, pod same mury twierdzy, po to, aby tam założyć ładunki wybuchowe i wysadzić forty austriackie, tym samym zrobić breszę w murach i dostać się do środka, do miasta. Drugi taki historyczny przypadek, również z tego miejsca Francuzi rozpoczęli obleganie twierdzy Świdnickiej w 1807 roku, w momencie tak zwanych wojen napoleońskich, kiedy Francuzi i ich sojusznicy, książę Wirtemberski i inni, najechali na Prusy. Także te dwie daty łączą się również z tą miejscowością, ale zarazem z historią Świdnicy. Jest całe masę płaszczyzn, które łączy Świdnicę, historię Świdnicy z historią Zawiszowa. Ta miejscowość leżała chociażby na terenie mili miasta Świdnicy. Co to oznaczało dla tej wioski? Tu wolno było sprzedawać tylko piwo ważone w Świdnicy. Nie wolno było ważyć piwa i zakładać karczmy na terenie wsi, w której by sprzedawano piwo ważone w tej miejscowości. Z tego to też powodu musieli mieszkańcy tej wsi chodzić do Świdnicy i tam dokonywać zakupów. Druga sprawa. W Świdnicy mieszkańcy tej wsi mogli zakupywać chleb i potrzebne rzeczy do życia. Nie wolno im było piec tutaj na terenie tej miejscowości. Tu nie wolno było osiadać tkaczom, nie wolno było osiadać krawcom. Nawet mieszkańcy tej wsi musieli korzystać z pomocy kominiarza świdnickiego, także to jest wielka ciekawostka, jeśli chodzi o historię. Zależność polegała również na tym, że mieszkańcy tej wsi, wyroby ich pracy, ich rąk, czyli płody rolne głównie, sprzedawali w Świdnicy, natomiast w Świdnicy nabywali narzędzia, które wykorzystywali na terenie Zawiszowa. Teren tej wsi graniczył od strony obecnej linii kolejowej z dawnym cmentarzem żydowskim, który istniał w okresie średniowiecza. Tam zachowane są dwa krzyże pokutne. Zebrane stamtąd macewy posłużyły w czasach średniowiecza za materiał do brukowania ulic w Świdnicy. Także po zlikwidowaniu synagogi i gminy żydowskiej no, w ten sposób rozprawiono się również z cmentarzem żydowskim. No ale mieszkańcy tej wsi, podejrzewam, byli świadkami tych wydarzeń w czasach średniowiecza. Dokładnie w 1453 roku. Poza tym majątek w Zawiszowie graniczył od strony północnej z majątkiem hrabiego von Sedlica und Leipe, również w miejscowości o charakterze słowiańskim, mianowicie Sulisławic, no i od strony południowej i od strony, powiedziałbym, wschodniej graniczył z terenami Świdnicy. Jak jest dziś? Pomimo walorów krajobrazowych, wioska ma bardzo niekorzystne położenie, ponieważ od zachodu jest główna ciepłownia w Świdnicy, a na jego polach za szosą do Żarowa znajduje się miejska oczyszczalnia ścieków i wysypisko śmieci. Zawiszów wciąż jest małą osadą, bez zaplecza handlowo-usługowego i infrastruktury. Chociaż prawie 100 lat temu był w nim Urząd Stanu Cywilnego, któremu podlegały inne wsie, chociażby Tomkowa, i mieli własny telefon o numerze 2726. Czyż dla Zawiszowa i dumnego jelenia patrzącego z góry czas się zatrzymał?